kontynuujemy pierwszy sezon Sama i Maxa. Przejdziemy dzisiaj trzeci epizod. Wyżej, Sam! Dobre wieści, Max. Myślę, że właśnie urodziłem tryskającą zdrowiem przepuklinkę. Wyżej! Mam to, mam to! Au! Ojejku. Halo, tak, panie komendancie? Do 100 zakapturzonych sumów z brylantyną na wąsach. Natychmiast ruszamy. Dostał moje notatki? Tak, ale prosił, żeby już ich nie ryć dłutem na podejrzanych. Bez okularów nie może ich odczytać. Mogę pisać większymi literami. Ojej! Nieważne, skup się, Max. Czeka nas przeprawa z najgorszą organizacją przestępczą w mieście, z lalkową mafią. Rzezimieszki bez cienia szacunku. Tylko nie lalkowa mafia. Z upodobaniem do dziecięcych zabawek? Ci sami. Uwielbiam ich! Pan komendant ma powody przypuszczać, że tajna siedziba lalkowej mafii mieści się w jedynym miejscu, którego nikt by nie podejrzewał. W bezmafijnej krainie zabaw i kasynie Don Misiaka. Najbardziej ziemiste miejsce na ziemi! O, rety! To nie będą ni tylko śmichy, chichy, druchu. To misja ratunkowa. Pan komendant wysłał tajnego kreta na przeszpiegi, lecz ten od tygodni się nie odzywa. Musimy się z nim skontaktować, zobaczyć, czy nie potrzebuje pomocy. A to nie ten, co ostatnio pogodę zapowiadał w telewizji? Nie mam pojęcia, Max. Żeby go odszukać, mamy podać hasło. Czy dywan pasuje do zasłon? A co on odpowie? On powie, nie do wiary, a potem mnie spoliczkuje. Ojejku. Brzmi ekstra. Do roboty. A co tam nowego w biurze? Jurek dwa zęby. Paser. Smutne to czasy, skoro pracowite gryzonie muszą sprzedawać ciało w charakterze przejścia dla pieszych. Ja myślę, że tu chodzi raczej o osobę, która handluje kradzionym towarem. Spadajcie, odpędzacie mi klientów. Jakich klientów? O, as. Dodatkowa karta w rękawie na pewno nie zaszkodzi. Pyk! No chyba, że przeciwnik cię z nią złapie i nafaszeruje każdy centymetr twego ciała pociskami dum-dum, a okaleczone zwłoki porzuci gdzieś na odludziu. Fakt, wtedy mogłaby. Okej, okay, kolejna pamiątka. Ta sterta z węglonych resztek to wzruszająca pamiątka po wesołych chwilach w TV0. Ustaliłem, że czy to z pobudek jedzeniowych, czy sportowych, lubię sobie coś usmażyć. Cześć, Sam. Tu Sam. Nie zapomnij odsłuchać wiadomości na sekretarce. I daj Maxowi w łeb ode mnie. Cześć, Sam. Tu znowu Sam. Nie zapomnij usunąć wiadomości z sekretarki, zanim je odsłuchasz. I daj Maxowi własny transporter opancerzony. Ode mnie. Cześć, Sam. Tu Sam. Nie zapomnij odsłuchać wiadomości na ode mnie. Cześć, Sam. Tylko tyle nagrań. Szkoda. Któregoś dnia w końcu dokończymy partyjkę. Ciągle pracuję nad tym, żeby odzyskać resztę strzałek z depozytu na komisariacie. Pamiętasz naszą wyprawę na Księżyc, Max? Jak przez sitko od fety, Sam. Nieustannie zbijasz mnie z tropu, koleżko. Pamiętasz nasz rajd motocyklowy przez środkowy zachód? Turbo Cornichon. Ja i władze siedmiu stanów. To były spokojne czasy. Dobra, idziemy. No to zobaczmy najpierw, co u Sybilli, czym teraz się zajmuje. Świadkowanie.
Witaj, Sam. Witaj, Max. A oto i nasza ulubiona krótkodystansowa karierowiczka. Tym razem znalazłam zawód dla siebie. Jestem zawodowym świadkiem. Czym właściwie zajmuje się zawodowy świadek? Sama radość. Składamy dramatyczne zeznania, kryjemy się w drogich hotelach i wzywamy obsługę w imię prawdy i sprawiedliwości. Brzmi tak, jakbyście bogacili się kosztem zbiurokratyzowanego systemu prawnego w tym kraju. Oho, czyżby pan z Policji Ochotniczej miał jakieś obiekcje? Właśnie! Czemu sami na to nie wpadliśmy? Ojejku. Co sprawiło, że postanowiłaś zostać zawodowym świadkiem? Widzicie, wydawanie kosmicznego trójkącika wiele nauczyło mnie o prawdzie. Prawda leży daleko? Otóż to. A potem jednego dnia wezwano mnie na przysięgłą i już resztę znacie. A jaki będzie twój kolejny zawód? Nie będzie żadnego kolejnego. Związałam się ze świadkowaniem na dobre. Nie, poważnie, jakieś pomysły na nową bzdurną profesję? Nie lubię cię. Ojejku. Czy miałaś już pierwszą sprawę? Nie, ale czekam na telefon od prokuratora okręgowego. Twierdzi, że ma coś, do czego jestem wprost wymarzona. Nie czujesz się trochę niezręcznie, skoro najpierw przydzielają ci sprawę, a potem robią z ciebie świadka? Absolutnie. Problem z większością rozpraw polega na tym, że świadkami przestępstw są ludzie albo nieprzygotowani na to, co się wydarzy, albo niedostatecznie przeszkoleni, by dokładnie odtworzyć przebieg wydarzeń. Moje wykształcenie oraz szeroki wachlarz umiejętności sprawiają, że jestem idealna. To brzmi sensownie. Powinienem się bać? Raczej tak. Czy dywan pasuje do zasłon? Wystrój wnętrz to stare dzieje, jakieś 8 miesięcy. Teraz jestem zawodowym świadkiem. Czy praca świadka nie jest o ciupinkę niebezpieczna? Ależ nie! Chroni nas prawda. Wrócimy tu, Sybillo. Na razie, chłopcy. Miejcie prawdę na oku. Coś w szafie. Nic nowego. A w naszej szafie, z każdym epizodem, jakieś kolejne rzeczy się pojawiają. Łamanie tajemnicy korespondencji podlega karze grzywny i pozbawienia wolności. O czym przekonaliśmy się po incydencie ze Szlauchem. Ach, te wspomnienia! Ojejku. No to teraz idziemy do Bosko. Co nam sprzeda tym razem i za ile? Kosmiczny kwadracik na gorąco. Ojejku! Nie miałem pojęcia, że jest taka rywalizacja między kosmiczną prasą wielokątną. Ela Drzazga szokuje tłumy nową fryzurą. Rzeczywiście, sezon. Całe szczęście! Mogę dziś liczyć na maseczkę? Zaraz, czy to są... No cóż, teraz już do automatów ze słodyczami wrzucają środki antydepresyjne. Ależ to dołujące. Cześć, Bosko. Fajny naleśnik. Paris Saint-Germain. Kim jest ten Bosko? Ej, chłopaki, to ja, Bosko. Dobrze, jak że powiedział. Lecz możecie mnie zwać Jean-François... Bym się nie domyślił. ...tchórzliwy francuski anarchista. Co cię tak urzabojadziło? Przejrzeli przez mój brytyjski kamuflaż. Nie wiem, jak tego dokonali, lecz mnie znaleźli. Kto? Mafia! Lalkowa mafia! Uwzięli się na mnie! To chyba muszą wziąć numerek. A jakież to makabryczne krzywdy wyrządziła ci lalkowa mafia? Żadna na razie, ale wiem, co planują i to jest coś strasznego. Planują cię związać, przykleić powieki do skóry i włączyć całodobowy kanał z miejskimi konwojami? Aż tak źle, to nie. Mam powody przypuszczać, że zamierzają doręczyć coś do mojego sklepu. Kolejny spisek doręczycielski? A cóż takiego chciałaby tu umieścić zgraja bezlitosnych dealerów zabawy? Może niech go lepiej nie zdejmie, bo jest trochę zryty. Lecz nic to! Nigdy nie zdołają niczego doręczyć do mojego sklepu. Albo nie nazywam się Jean-François Siusiu-Majtki. Ale ty się nie nazywasz Jean-François Siusiu-Majtki. Psst, oni o tym nie wiedzą.
Co więc powstrzymuje lalkową mafię przed doręczeniem? Po pierwsze, ja jestem zawsze czujny. Nigdy się koło mnie nie przekradną. Tak, zupełnie jak śmigacz, też nie mógł się przekraść. A po drugie, nawet jeśli się przekradną, mam zabezpieczenie. To największe dzieło ludzkości od czasów Basso. Nazwałem je boski antydoręczycielski system opiekuńczy. A jak brzmi skrótowiec? Również Basso. To jest Basso Pardieu. Jak działa Basso Pardieu? Najważniejsza jest kamera antydoręczycielska. Posiada bazę danych ze zdjęciami wszystkich moich boskich towarów. Jakże kompletnie niepraktyczne. Jeśli w sklepie znajdzie się coś, czego kamera antydoręczycielska nie rozpozna, zostanie to wyrzucone na ulicę. Vive la France! Chcemy coś kupić. Oui, oui, monsieur. Co masz? Ulala, pod ladą mam najnowszy wynalazek wytwórni Basso. Przyrząd non pareil au chocolat. A to dobrze? Oui, oui, oto miniaturowe urządzenie podsłuchowe. Zmieści się pod każdy foulard, pod każde chapeau. Co to robi? Słucha, możecie podsłuchiwać tajne rozmowy, nie? Nie, to znaczy tak. Dobra, seniorusiu Siumajtki, weźmiemy to urządzenie podsłuchowe. Cena brzmi 10 milionów dolarów. Ojejku. 10 milionów! Chwila, to ma być w podróbkowych dolarach francuskich czy w zwykłych dolarach? W zwykłych. Notowania podróbkowych dolarów francuskich ostatnio spadły. Ciekawe, ile będzie chciał w ostatnim epizodzie. Dla nas nic. Zyt! Czy dywan pasuje do zasłon? No, a wiecie dlaczego? Ponieważ układ nie życzy sobie tego. Obawia się ich potencjalnej unifikacji. Wyjrzyj przez okno, to lalkowa mafia. Co? Gdzie? Barowany, nikogo tam nie ma. Wybacz, amigo, tak sobie tylko dworuję. Sacre bleu! Mógłbym tak cały dzień i mam taki zamiar. Jeszcze raz. Wyjrzyj przez okno, to lalkowa mafia. Co? Gdzie? Barowany, nikogo tam nie ma. Wybacz, amigo. Sak. Mógłbym... Myślałem, że będzie inna reakcja. Do zobaczenia, Basso. Nie znam tego Basso, o którym mówicie, ale jeśli go ujrzę, powiem mu o rezerwuar. Szlamiki. Smaki tygodnia, awokado de menthe oraz krówka w pasztecie strasburskim. To dobrze. Przez chwilę myślałem, że to coś obrzydliwego. Ojejku. Myślę, że to domieszka zieleni nadaje kawie tak niezwykły urok. Ja pijam tylko zieloną, jak moi ziomkowie. Chleb piankowy. Z prawdziwego styropianu? Nie, ze sztucznego styropianu. Kamera antydoręczycielska. Chyba to wszystko tutaj. Gdzie teraz sam? Do bezmafijnej krainy zabaw i kasyna Don Misiaka. Wdechę! Witajcie w bezmafijnej krainie zabaw i kasynie Don Misiaka. A! Ta twarz! Nazywam się Pysio Misiak. Przygotowaliśmy dla was moc uciech i niespodzianek. Przyjmijcie ten oto żeton w upominku i ruszajcie trwonić swój majątek. Na święte udomowiane baribale, Max. Pysio Misiak ma taką samą głowę jak ten hipnotyczny miś z Talk Show Ellie. Myślisz, że tamten mały misio dochował się miotu dzieci gigantów? Sam już nie wiem, Max. Może to tylko psia intuicja, lecz sądzę, że nasz kret dowiedział się o niedźwiadkach czegoś, czego nie powinien. Trzeba go odszukać i rozwikłać tę zagadkę.
Wasze szczęście, że w tej masce nie ma otworów na uszy, bo wtedy bym usłyszał tę tajną rozmowę, którą ojejku. Właśnie odbyliście. Co? Wybacz, nie słuchałem. Rozdajecie żetony świeżym klientom? Tak jest, śmiało, bawcie się, cieszcie się życiem. Ktoś tu chyba ma kiepską głowę do interesów. Powiem ci tak. Za 13 godzin, kiedy będziesz próbował zastawić swojego kumpla, żeby zapłacić prowizję, pogadamy o kiepskiej głowie do interesów. Dobra, to wtedy wrócimy. Doszły mnie słuchy, że gdzieś tu krąży krecik. Ojej, no wielkie Michalo, to już sobie czeskich bajek nie wolno sprowadzać. Ojejku. Kurde balans, jestem zbyt delikatny. To chyba pierwszy raz w życiu. Może lepiej poprzestanę na tajnym haśle. Czy dywan pasuje do zasłon? Jeśli Don Lew Misiak tak uważa, to pasuje. Don Lew Misiak? Wydawało mi się, że to jest miejsce bezmafijne. Zgadza się. Dzieciaki, 100% bezmafijne. Nigdzie żadnej mafii. Wchodźcie śmiało. Szukamy kogoś, kto tu pracuje. Słuchaj, ja tu tylko witam gości. Chcesz wiedzieć, kto tu pracuje? Pogadaj z Don Misiakiem. On tu rządzi. Gdzie Don Misiak? Załatwia interesy. Na zapleczu. A jakież to interesy? Takie interesy, które się zapisuje w cudzysłowie. I wtedy wiadomo, że nie należy o nie pytać. Szukamy kogoś, kto tu pracuje. Pogadaj z panem Misiakiem na zapleczu. On zna tu wszystkich. Dzięki, proszę Misiaku. Miłej zabawy. I pamiętajcie, co wy przegracie, to my wygramy. No dobra, zagrajmy. No to strzelmy sobie partyjkę. Z bólem serca. Te szczury będą wysłuchiwać. Jeśli szczur siedzi cicho, nie strzelasz. Ale jeśli śpiewa, pakujesz mu kulkę w łeb. A temu? Miłej zabawy. Spokojna głowa. Pani pedagog w liceum miała rację. Powinienem był zostać cynglem na usługach mafii. Patrz! Jest nagroda! Zgodnie z reklamą, niemal całkowicie bezużyteczny magnes na lodówkę, Don Misiak. Super! Ej, znajdziemy kogoś z metalową płytką w głowie i udekorujemy mu czoło. Oj, Max, ty naprawdę we wszystkim potrafisz dostrzec jakieś pozytywy. Owszem, a teraz chodźmy coś ustrzelić. Witaj, szalony misiogłowy rozdający. Witam, jestem Milusi Misiak. Panowie grają? Czy dywan pasuje do zasłon? Panowie grają? My pytaliśmy pierwsi. Ojejku. Panowie grają? Szukamy kogoś, kto tu pracuje. Panowie grają? Stary niedźwiedź mocno śpi, stary niedźwiedź mocno śpi. Spróbujmy zatem odkryć w sobie żyłkę hazardzisty. Co my tu mamy? Powiedziałbym, że cyrk do nas zawitał, ale wiem, że nie pojawi się do przyszłego piątku, a więc przyszliście na partyjkę. To zależy. A z kim ta partyjka? Nazywam się Devolai, Leonard Devolai. Dodam tylko, że nie zgarnąłem tych 10 milionów dzięki szczęściu. To jak je zgarnąłeś? Oszukując? Słuchaj no, króliku, Leonard Devolai nie oszukuje. Po prostu jest tak świetny. Dobra, co to za gra, Devolai? Najprawdziwszy test umiejętności. Indiański poker. Jak właściwie się gra w indiańską wariację na temat pokera? Człowiek od razu jest dobrej myśli, gdy okazuje się, że przeciwnik nawet nie zna reguł. Nie przyszło ci do głowy, że możemy być starymi wyjadaczami? No wiesz, takimi, co to wyjadają mózgi ludziom zbyt pewnym siebie? Co mi tam? Sprawa jest prosta. Obaj dostajemy po karcie i umieszczamy ją sobie na czole bez zaglądania. Czyli widzimy kartę przeciwnika, ale swojej nie. Bystre spostrzeżenie, Szarik. Nie mów tak do mnie. Jeśli uważasz, że masz wyższą kartę, to obstawiasz, a pasujesz, jeśli chcesz się wycofać. To wszystko? Tak. A potem patrzymy, kto ma najwyższą kartę i ja wygrywam, jak zawsze. No, tak, to zobaczymy. To trzeba być kretynem, żeby nie zagrać.
chcielibyśmy wziąć udział w tej ukartowanej rozgrywce. Nie pożałujesz tego, psiaku. Znaczy się, ja tego nie pożałuję. Spróbuj tylko jakichś sztuczek ze swoim kumplem, a obu zastrzelę. Brzmi uczciwie. No dobra, ale chciałbym użyć karty z ekwipunku. Mam 10 milionów żetonów, co znaczy, że mam lepszą kartę. Stawiam wszystko. Na drugą hipotekę domków letniskowych. Nie mamy tyle. Wiesz, jak zrobimy, Pankracy? Czuję się tak pewnie, że stawiam 10 milionów do jednego. Postawisz jeden żeton i możesz wygrać całą pulę. No to chyba mam szczęście. Wcale nie, Skubidu, albowiem ja nie przegrywam. To jak, wchodzisz czy nie? No, zobaczę, co się stanie. Jasne, postawimy żeton. Wybacz, Azor, przegrywasz. Wygrywa, Devola. Mama się myliła. Hazard popłaca. Życzyłbym ci szczęścia następnym razem, ale samym szczęściem mnie nie pokonasz. Tak, przydałby się jakiś solidny, dębowy drąg. Leonard de Volay? Nie wyglądasz jak Leonard de Volay. Tak? A jak wyglądam? Wyglądasz raczej jak Borys Zmarszczow. Wszyscy tak mówią. Jesteś prawdziwym Indianinem? Tak, z plemienia Nawaszym. Jak w Nawaszym miejscu bym się wycofał. Zatłukę go! Jeszcze nie. Jak znajdujesz partnerów do gry? Szczerze mówiąc, wyglądasz podejrzanie. Oferuję wielkie wygrane, a poza tym ten mój subtelny urok. Z przykrością muszę cię powiadomić, że nieistniejący i subtelny to dwie różne rzeczy. Może urok to eufemistycznie zapalenie dziąseł? Panowie, ja tu przyszedłem grać w pokera. To jak, jedziemy z tym koksem czy nie? Leonardzie, dzięki tobie zwrot, taką twarz tylko matka mogłaby kochać, zyskuje nowy wymiar. Mama twierdziła, że jestem śliczny. Czy dywan pasuje do zasłon? Nie, są na nim plamy od plucia tytoniem. Ohydny, lecz szczery. Zazwyczaj lubię to u graczy. Ale dla ciebie zrobimy wyjątek. Cześć, Sebi. Na razie wystarczy. W porządku, ale przysiągłbym, że jesteś psem, a nie tchórzem. Zdarza się. Faktycznie, Burian. Stać, bo ubiję jak psa. Ale ja jestem królikiem. No właśnie, i co z tym zrobisz? Kolaborem. Bez hasła nikt nie wejdzie. No tak, zaraz. Jak to szło? Miś Kolabor, moja ulubiona bajka. Czy dywan pasuje do zasłon? Żebym to ja wiedział. Ja podpalam zasłony. Lubię patrzeć, jak coś płonie. Hej, ja też! Przepraszam, że pytałem. Hasło brzmi temu misiu. Nie. Hasło brzmi różyczka. Nie. Hasło brzmi hasło. Nie. Podaję hasło okoń. Mieszka tu jakiś cwaniak? Nie. Nie ma tu żadnego cwaniaka. Kilka ciku cikulinka? Nie. Dla kogo miałczysz? Nie. Jak wściekły byk? Nie. Sępie miłości? Nie. Zuzanna lubi je tylko jesienią. Nie. Poddaję się. Proszę, wpuść mnie. Nie. Fuck! Hasło brzmi temu misiu. Nie. Wpuść nas. Nie, nie grałem. Wstępny do lalkowej mafii. Nie, żeby to była jakaś mafia. Dobra, chcielibyśmy dołączyć do. A czy pytasz mafii o to w związku z serialem? Chichotem. On jest szefem działu rekrutacji. Gdzie jest Chichot? Za tymi drzwiami. Tak by to właśnie wyglądało, gdyby paragraf 22 miał wrednego starszego braciszka. Panowie, ja tych zasad nie ustalam. Ja je tylko ślepo wypełniam. Jeszcze wrócimy. Nie mogę się doczekać. Jednoręki bandyta, żeby zagrać, rzuć żeton. Widzisz sam, to taki żart z bardzo popularnego określenia na automat do gier. U misiaka zabawa nie ma końca. Gumowa popielniczka w kształcie kaczuszki. Chłopcy z mafii to dowcipni zadymiarze.
Pierwsza kanapka z klopsikiem Don Misiaka. Wygląda smakowicie. Pierwszy misiak zrobił tę kanapkę własnymi łapami w 1957. Drobne ustroje, które nadają współczesnym klopsikom misiaka ten szczególny cierpki smak, to potomkowie kolonii z tej kanapki. Wolę się nie obnosić asem w rękawie. Przydałby się dodatkowy asik? Wszystkie nasze talie mają już po 5 asów. Gracze są szczęśliwsi. Magnes średnio by tam pasował. Magnes średnio by tam pasował. Chyba nie przyjmuję, że tam. To co jeszcze mogę tutaj zrobić? Magnes średnio by tam pasował. Przypomnij mi, co tu robimy? Przepuszczamy cały majątek i spełniamy impulsywne zachcianki? No a poza tym? Nie wiem! Gdy tu weszliśmy, była mowa o znalezieniu kreta za pomocą hasła, ale jestem tak przytłoczony powabem łatwej mamony, a równocześnie zdruzgotany wrodzonym lękiem przed porażką, że już nie mogę logicznie myśleć. Dokąd powinniśmy się udać? Nie wiem. Gdyby nie rozpraszały mnie jarmarczne światła i wszechobecne matactwo, rzekłbym tam, gdzie nas najmniej chcą. Masz na myśli zaplecze ze strażnikiem i ograniczonym dostępem? Miałem na myśli kuchnię, ale twój pomysł też jest spoko. Rozkoszujmy się magią kasyna. Mam parę króliczych łapek na szczęście. Okej, Burian. Faktycznie było warto. Szkoda, że nie po polsku. Szczurki zaczną wyskakiwać, jasne? Jak szczurek trzyma gębę na kłódkę, wara od niego. Ale jak drań śpiewa, pakujesz mu kulkę w łeb. Nie dopuść do procesu i wygraj pamiątkowy magnes. Wyjmę broń. Sfornegacie koło Bydgoszczy. Zrób tak jeszcze raz, kolesie, tak cię podziurawimy, że twój mały koleżka będzie miał gdzie trzymać swoją kolekcję słomek. A możecie zrobić mniejsze dziurki, żeby odsączać makaron? Bo gdzieś mi się durszlak zapodział. Ojejku. To ja może schowam te broń i postaram się już nigdy tego nie robić. Może tak być? Ten nos się świeci jak księżyc. Zupełnie jak twój. A ty zaraz zobaczysz gwiazdy do kompletu. Ten nos się świeci jak księżyc. No dobra. Zupełnie jak twój. Odbija się w tym nosie. Zobaczysz gwiazdy do kompletu. Pyk. Co kropelka? Zaraz. Max, co zrobiłeś z tą kartą? Witaj, miłusi misiaku. Panowie grają? Panowie grają. Naszła was chęć na jeszcze trochę upokorzeń? Tylko trochę. Zgoda. W porządku. Stawiam całe 10 milionów.
Wystarczy, że postawisz jeden żeton. To jak, wchodzisz czy nie? Pewnie. Jasne, postawimy żeton. Wybacz, Reksio, przegrałeś. Tak? To zobaczymy. Co takiego? To jest oszustwo! O czym ty mówisz, Leonardzie? Niby jak oszukiwaliśmy? Płać, devolaj! Mamo, czemuś nade mną nie czuwała? Jestem skończony. Chodźmy stąd, Max. Leonard i jego zmarła matka potrzebują chwili na osobność. Dobra, zobaczmy, czy będziemy w stanie zagrać w rozwal szczura 10 milionów razy z rzędu i nie zemdleć. Dokładnie, Sevi, pyk! Wracamy do Bosko. Chcemy coś kupić. Oui, oui, monsieur. Proszę, śmierdzi majtki, oto twoje 10 milionów. Na święty swąd, świętego świętopyłka. To nie są dolary amerykańskie. Owszem, ale jest ich 10 milionów. Nagrody u misiaka naprawdę bywają pożyteczne. Zgoda. A w zamian dam wam miniaturowe urządzenie podsłuchowe. To jest pluskwa. W rzeczy samej. Czy to naprawdę działa? Czy to naprawdę działa? Taka odpowiedź wystarczy? Wow. A teraz słuchajcie, robaki. Jestem pluskwą. Przerzućcie mnie na terytorium wroga, a ja zdobędę potrzebne informacje. Tylko pamiętaj, żeby mnie zabrać z powrotem, a ja powtórzę każde słowo. Każde słowo! Będziemy wysyłać cię na misje, które mogą uchodzić za krztynkę niebezpieczne. Myślisz, że dasz radę? Byłem w Wietnamie, synku. Nie chcesz wiedzieć, przez co przeszedłem. Mordowali Boże krówki. Boże krówki! I to nie wszystko. Widziałem ginące larwy. O nie! Myślę, że dam radę. A teraz muszę się zdrzemnąć przed misją. Wsadź mnie do kieszeni. Do kieszeni, mówię! Szybciej, robaku! Tak jest. Ja nie szpieguję, Bosko. Zawarliśmy porozumienie. Zrozumiano? Tak jest. Ja wiem, że śmiecić nie wolno, ale to już przesada. Jak mam tego słuchać? Myśl, synku. Jak mam tego słuchać? Myśl, synku. Jak mam tego słuchać? Myśl, synku. No to na maksa. Jak to? Chodźmy z tym do Sybilli. Sevi, no to jeszcze trochę. Masz już pojęcie, jaka będzie twoja pierwsza sprawa? Nie, ale to bez znaczenia. Płacą ryczałtem. Wrócimy do Sybillo. Na razie, chłopcy. Miejcie prawdę na oku. Dobra, oto co powiedziała. This is a really nice desk. I wonder how old it is. Dziękujemy panu. Czemu akurat to powiedziała po angielsku?
Gdzie teraz, Sam? Do bezmafijnej krainy zabaw i kasyna Don Misiaka. Wdechę! Witajcie w bezmafijnej krainie zabaw i kasynie Don Misiaka. Śmiało, śmiało, dzieciaki. Mamy tu dla was mnóstwo atrakcji. Dobra, oto co powiedział. Dlaczego ja muszę być Pysio Misiak? Chciałbym być Tinky Winky. Uwielbiam Teletubbies. Ojejku. Dziękujemy panu. Co powiedział? Rety, naprawdę muszę to teraz wziąć. Dziękujemy panu. Ten tekst, który był w napisach, brzmiał lepiej. Dobra, oto co powiedział. Mama, why didn't you watch over me? I made my bed, I brushed my teeth. It's 'cause I played ball in the house, isn't it? Oh. Dziękujemy panu. Znowu nie przetłumaczyli. Jeszcze nic nie powiedział. Jak mam tego słuchać? Myśl, synku. Podaj hasło. Hasło brzmi Różyczka. Nie. Wpuść nas. Wstęp tylko dla mafii. Jak chcecie wejść, pogadajcie z Chichotem. Jest za drzwiami. Jeszcze wrócimy. Nie mogę się doczekać. Jeszcze nic nie powiedział. Co mam tutaj zrobić? Jak mam tego słuchać? Myśl, synku. Jak mam tego słuchać? Myśl, synku. Życzę szczęścia następnym razem. Frajer! Daj mi spokój. Tutaj już nic nie ma. Jednoręki bandyta, żeby zagrać, rzuć żeton. Łoniesz!
Pyk! Na zapuchnięte oczy patronki nałogowych hazardzistów. Wygraliśmy. Tak, wygraliśmy, ale nagrody nie ma. Jedno trzeba Don Misiakowi przyznać. Ten jednoręki bandyta to naprawdę bandyta. Stać! Jak brzmi hasło? Możecie wejść. O, a tutaj nie przetłumaczyli napisów. Masz całość? Jasne, że mam. A teraz cisza. Oto co mówili. Stać! Jak brzmi hasło? Pomyślmy. Przełaziłem już dzisiaj przez te drzwi jakieś 100 razy, a ty wciąż mnie nie poznajesz, tak? To przestanij się łby, szefie. Wszystkie wyglądają tak samo. Zostaw pistolet, weź kanoli. Możecie wejść. A teraz schowaj mnie do kieszeni. Ruchy! Tak jest. No, Burian niedawno ogrywał sama IMAXa. Podaj hasło. Zostaw pistolet, weź kanoli. Możecie wejść. I to tyle? A gdzie strawa? Przecież muszą tu mieć jakiś bufet. Spójrz, to musi być Misiak. A wy, cwaniaczki, gdzie się wybieracie? Kto? My? Tylko się rozglądamy. Krzywo patrzymy na coś takiego. Jestem Chichot, kierownik sali. Obserwowałem was. A jak długo, jeśli można wiedzieć? Wystarczająco długo. A wyglądam na wyższego niż 10 minut temu? Wygraliście w pokera dosyć, jakby to ująć, pomysłowo. Czemu? Coś insynuujesz? Niezła robota. Jakoś też udało się wam zdobyć hasło do tego pokoju. Bardzo sprytnie. Jestem pod wrażeniem. Przydadzą się nam chłopaki, którym na pomyślunku nie zbywa, a na skrupułach owszem. Zainteresowani? Nie mam żadnych lepszych pomysłów, przynajmniej na najbliższe 5 minut. Zawsze chciałem być zbirem. Oficjalnie znaczy się. Fakt, że posiadacie już własne zwierzęce kostiumy, dobrze świadczy o waszej inicjatywie. Lecz zanim przyjmiemy was do rodziny, mam dla was... Tak, Burian. Chichot, mam złe wieści. Ukradziono pierwszą kanapkę z klopsikiem. Mam dla was 3 zadania. Jakie zadania? A takie tam sztampowe sprawy. Kogoś trzeba przycisnąć, kogoś trzeba kropnąć i trzeba odzyskać jeden należący... Ciekawe, czy to celowy błąd. A w oryginalnej nazwie nie ma przypadkiem jakiegoś błędu? Kogo mamy? I to dlatego? Miejscowy sklepikarz odmawia sprzedaży naszych towarów. Zabierzecie te specjalne miśki i dopilnujecie, żeby znalazły się na stoliku promocyjnym koło wejścia. Nie ma problemu. Sklep nazywa się Bosko u Bosko. Nie ma problemu. Kogo mamy kropnąć? Mamy problem ze świadkiem, który przejawia nieco odmienny punkt widzenia. Chcę, żebyście uciszyli niejaką Sybillę Pandemię. O nie! Uciszyli, w sensie zakneblowali? Zakneblowali pistoletem. Chcesz, żebyśmy zabili Sybillę? Zróbcie jatkę. Będzie to wiadomość dla innych świadków. Mamy babeczkę na podglądzie, więc wszystko zobaczymy. Ojej. Co takiego mamy odzyskać? Chodzi o tę starą, gnijącą kanapkę, zgadza się? Pierwsza kanapka z klopsikiem ma wielką wartość sentymentalną dla naszej organizacji. Chcę, żebyście ją odszukali, zanim ta plugawa, złodziejska kanalia zdoła opchnąć ją innej szumowinie. Brzmi detektywsko. Ze złodziejem zróbcie, co uznacie za stosowne, w razie czego wszystkiego się wyprzemy. Chyba kapujemy. Zróbcie te 3 rzeczy, panowie, a staniecie się tym, kim my. Semantycznymi nadużywaczami? Członkami lalkowej mafii. No tak. Czy dywan pasuje do zasłon? Zasłony. Oj, zaraz ci coś opowiem o zasłonach, przyjacielu. A nie trzeba. Sam, może on interesuje się dekoracją wnętrz? Lepiej nie ryzykujmy. Chcemy pogadać z twoim szefem. Nikt nie rozmawia z Don Misiakiem, bosem lalkowej mafii. A nie jest mu przykro? Poza innymi członkami lalkowej mafii. A, to wszystko wyjaśnia. Kiedy pogadamy z głównym bosem? Jak tylko wykonacie te 3 zadania, które wam przydzieliłem. Jeszcze wrócimy. Lubię was, więc coś wam poradzę. Ten, kto oddala się od lalkowej mafii, niech lepiej ogląda się za siebie. A co to za rzecz? Moja.
Łapy precz. Co jest za tymi drzwiami? Nie twój interes. Jak widzę, macie tu podgląd na całe kasyno. I na kilka innych miejsc. Moglibyście oglądać modę na sukces. Kto ci o tym powiedział? No to ciekawe, dlaczego tak przetłumaczyli. Jest, ale nie ma polskiego dubbingu i jakoś wolę tę oryginalną grafikę. Siemka, Sybilla. Nie, nie złapaliście niewłaściwego człowieka. To znaczy Damulkę. To znaczy człowieka Damulkę. Czy człowiek Damulka to nie jest taki film ze Stallonem? Sam, Max, dzięki Bogu, to wy. Myślałam, że ktoś przyszedł mnie zabić. No wiesz... Jak się czujesz w nowym fachu? Och, Sam, życie zawodowego świadka to nie tylko teatr w sądzie i wskazywanie palcami. Lalkowa mafia zagroziła, że jeśli będę przeciwko nim zeznawać, to poślą mnie do piachu. Chcieli cię przekupić wycieczką nad morze? Nie, Max. Chyba mieli na myśli morderstwo. No więc jak, będziesz zeznawać? Niestety, odkryłam, że mam zbyt wiele zasad, żeby tego nie zrobić. Kiepskie wyczucie czasu. Zasady potrafią uprzykrzyć życie. Ponoć można je już usuwać chirurgicznie. Nie zastanawiałaś się nigdy nad upozorowaniem własnej śmierci, żeby zmylić lalkową mafię? To by było nieuczciwe. Przeczyłoby wszystkiemu, co reprezentuje sobą jako zawodowy świadek. Przekupstwu? Łapówkarstwu? Korupcji? Prawdzie. Jesteś prawdziwym dinozaurem, wiesz? W tym dobrym sensie, rzecz jasna. Zawsze lubiłam dinozaury. Wydajesz się, co zrozumiałe, nieco spięta. Może spróbujesz bezkofeinowej? Co? A, tak, kubek do kawy. Kawa mi się skończyła, ale tak się denerwuję, że i tak próbuję się jej napić. Zabawne, jak stres potrafi zrobić z człowieka kłębek bezmyślnych odruchów. Czy to właśnie stało się ze mną? Wspaniale byłoby tak myśleć, nieprawdaż? Jeszcze wrócimy. Wiem, że wrócicie. Tylko wam dwóm mogę ufać. A, wiesz co? Następnym razem powinna zostać dręczycielką sumień. Ojejku. Okej. Jak mamy zabić Sybillę, nie zabijając jej? Zabrać ją na film Uwe Bolla? Ojejku. Tutaj w biurze i żeby wyglądała na martwą, a nie tylko życzyła sobie śmierci. Zaskoczyć ją biletami na film Uwe Bolla? Jest tak podminowana, że byle szok i straci przytomność. Na teraz mam już ciebie chyba dość. Dobra, ale możesz zrobić zapasy na potem. Co mógłbym jej dosypać? Siemanko, co się sprowadza w te strony, milusi misiaku? Sybilla nie chciałaby, żebyśmy zostawili tam jej kubek. Nie potrzeba nam niczego na depresję. Nie próbujecie czegoś doręczyć? Mam was na oku. Stać!
Nie próbujecie czegoś doręczyć? Mam was na oku. No kurde. Nie, my tak naprawdę nie chcemy zabijać. Ojejku. Sybilla nie chciałaby, żebyśmy zostawili tam jej kubek. Cześć, Bosko. Wyjrzyj przez okno, to lalkowa mafia. Co? Gdzie? Macie rację, to jest lalkowy mafiozo udający, że czyta gazetę. Obok mnie się nie przekradnie, co to to nie. Ceną paranoi jest niekończąca się czujność. A co jeśli to mafijne przebranie jest tylko... przebranie? Muszę zobaczyć, co czyta. Jeśli udaje, że robi jolkę, to jest z kawalerów maltańskich. Dostawa specjalna. Tak, gryź beton, Camero. Kronika towarzyska. To na pewno warszawka. Udaje, że czyta kącik Działkowicza. A więc to prawda, on jest z lalkowej mafii. Mam nadzieję, że Bosko nas nie znienawidzi. Ja też, to mój drugi ulubiony świr i paranoik. Ojejku. O nie, nadchodzi już po nas. Poddaję się, poddaję się! A mówiłem wam, że do tego dojdzie! Mówiłem, że doręczy i doręczył! No popatrz, dałbyś wiarę? Nie martw się, Bosko, oczyścimy to miejsce z mafijnej kontrabandy, jak tylko uporamy się ze sprawą, którą jesteśmy niezwykle zajęci. O tak, bardzo zajęci! Cały dzień tylko wałęsacie się po moim sklepie. Cóż mamy rzec, wałęsanie się to nasza pasja. Czyli teraz jesteśmy lalczynymi gangsterami, tak? Jeszcze nie. Nasza podróż na ciemną stronę dopiero się rozpoczęła. Burian, no to co z Sybillą? Ej, że chwilunia! Dlaczego basso pardy nie zadziałało? Moja kamera! O nie, 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 nie! O, okej. Czy mogę prosić o grande ketchup macchiato z ekstra pianką? Rozśmieszasz mnie, przyjacielu. Kto niby żartuje? Boże drogi, dziękuję. Już dawno straciłabym głowę, gdyby nie była przymocowana. Mnie to nigdy nie powstrzymało! No, moment. Jeszcze wrócimy. Wiem, że wrócić. No i co? O! O!
Czyli chyba muszę zrobić coś jeszcze. Tak naprawdę nie chcemy zabijać Sybilli. Nie o to chodziło. Lepsze chyba będzie bez dodatku. Wysoka temperatura i promieniowanie nic tu raczej nie dadzą. Sybilla nie chciałaby, żebyśmy zostawili tam jej kubek. Po co miałbym to zamrażać? Sybilla nie chciałaby, żebyśmy zostawili tam jej kubek. A, rozumiem. Tu wcale nie chodzi o to, żeby ona się napiła. Boże drogi, dziękuję. Mnie to nigdy nie Pyk! Świetnie, o taką jatkę chodziło. To powinna być czytelna wiadomość dla wszelkich kapusiów. Przypomina mi się... Ojejku, ten Max! Wieczorek. Ej, co się stało z obrazem? Z całym szacunkiem, Don Misiaku, ale co to ma za znaczenie? Skoro już ją kropnęli, to chyba nie musimy jej obserwować, prawda? Masz rację. Daj pretzla, Hirot. Po czymś takim zawsze chce mi się jeść. Jest pan prawdziwym socjopatą, Don Misiaku. W tym pozytywnym sensie, rzecz jasna. Rzecz jasna. Ej, Sam! Kamera cyfrowa smakuje jak kurczak! Dobry pomysł, brachu. Teraz mafijne bydlaki nie zobaczą, jak Sybilla się budzi. A to może być istotne dla stanu waszego zdrowia. No i dowiedzieliśmy się, że kamery cyfrowe świetnie... Rzecz jasna. Kolejna śmiesznostka w arsenale zwalczaczy przestępczości. Ej, Sam! Jesteśmy już mafiozami? Nie, została jeszcze kwestia pierwszej kanapki z klopsikiem. No tak. Pokaż mi kasę. Pokaż mi kanapkę. Pokaż mi kasę. Pokaż mi kanapkę, to ci pokażę kasę. Tak zrobię, słowo, tylko pokaż mi. To wy... Siemka, łysolu! Próbujesz zapchnąć gorący towarek, Leonardzie? Może kanapkę z klopsikiem, Leonardzie? Kanapkę z klopsikiem, którą ukradłeś, Leonardzie? Cofnijcie się, bo klnę się na obrus mojej matki, że położę was trupem! Bądźmy rozsądni, Leonardzie. Powiemy, że we trzech odzyskaliśmy kanapkę. Może lalkowa mafia da ci nagrodę. Właśnie, Leonardzie! To nic, że wiedzą, jaki z ciebie oszukańczy łysol! Na pewno ci uwierzą! Słuszna uwaga, króliczku. Nic z tego. O, nie powinienem ruszać ustami, gdy to pomyślałem. Zgadza się? Tylko spokojnie, Leonardzie. Przynieść ci napój orzeźwiający? A może poduszkę? Jeden ruch i nie żyjesz, psie. Sam, czy ten kiepściutki manewr kiedykolwiek zadziałał? Wszystkie te lata w szkole dla stewardess nie znikają tak sobie, Max.
A wiesz, Leonardzie, że Jurkowi dwa zęby w ogóle nie wolno ufać? Wciąż ma nasz młynek do pieprzu. I planowałem go oddać. Ach tak, czyli lepiej zaufać dwóm bałwanom, którzy podstępnie ograbili mnie z majątku, tak? Udawajmy, że tak jest sensowną odpowiedzią na to pytanie. Ojejku. Słuchaj, ja ufam Jurkowi na tyle, na ile mogę nim rzucić, ale na moje szczęście mogę nim rzucić hen daleko. Że co? Przepraszam, czy ty aby nie trzymasz nas na muszce nieszkodliwego kapiszonowca? Krętactwa nie da się wyplenić, prawda, Leonardzie? Co? Nie. Bierz go, przyjacielu. Myślałem, że już nie poszczujesz. Mamo! Dobra, Leonardzie, powiedz nam, gdzie jest kanapka, czy mamy się stać nieprzyjemni, a? Powiedz, że to drugie! Słowa niepisne. Nigdy nie zdołacie mnie złamać. Nigdy. Czy twoja matka wie, jak nisko upadłeś? Nie waż się mówić o mojej matce. Moja matka jest świętą. A nie jest aby świętą od szaszłyków z grilla? Bo jak tak, to właśnie zyskała ucznia. Chwileczkę, Max. Chyba właśnie odkryliśmy słaby punkt naszego jeńca. Który? Sztampową dykcję czy śmiechu wartą składnię? Ani to, ani to. Ugodźmy ten szalbierczy worek szlamu tam, gdzie boli najbardziej. Prosto w matkę. Masz na myśli... Zgadza się, Max. Nadeszła pora na... Twoja matka jest... Hurra! Nie, tylko nie to! Wszystko tylko nie to! Leonardzie, twoja matka jest tak gruba... jest tak gruba, że... Na zsiadłe kozie mleko w ciepły letni poranek. Nigdy nie pamiętam puenty. Śmieszna sprawa. Ja pamiętam wszystkie puenty, ale zawsze zapominam początków. No cóż, Max, musimy zatem złamać tego łapserdaka jako tandem. Ja zaczynam. To będzie ciekawe. Twoja matka jest tak gruba. Że zrobiła na drutach sweter w całości z własnych materiałów. Że co? To przecież nie ma sensu. Ups, spróbujmy jeszcze raz. Jak to dobrze brzmiało. Twoja matka jest tak promienna. Że mogłaby się schować w odpadach nuklearnych. Och, to prawda. Działa, tylko tak dalej, przyjacielu. Jasne. Doprowadzanie facetów do łez. Wspaniała rozrywka familijna. Twoja matka jest tak gruba. Że ma dużo większą oponę niż tir. Och, ból. Co za ból. Super. Wyraźnie zaczyna pękać. Tylko tak dalej, przyjacielu. Dobra. Twoja matka jest tak energiczna, że jak myśli, to brakuje prądu w mieście. Ach, mamusiu, niech to się skończy. Jeszcze trochę i się podda. Tylko tak dalej, przyjacielu. Tak. Twoja matka jest tak oszczędna, że zrobiła na drutach sweter w całości z własnych materiałów. To mnie niby miało zasmucić? Spróbujmy ponownie. No dobra. Twoja matka jest tak wulgarna. Że przy niej faceci na budowie się rumienią. Dosyć, przestańcie, błagam. To się może skończyć. Powiedz tylko, gdzie jest kanapka. Nie. Dowalmy mu jeszcze raz, Sam. Twoja matka jest tak oszczędna, że gasi światło, jak przewraca strony. A, dobrze, już dobrze. Powiem wam, gdzie jest kanapka, tylko zostawcie mamę w spokoju. Oczywiście, Leonardzie. Nigdy byśmy nie zhańbili pamięci twojej zmarłej matki. Ojejku. Ja nawet nie wyniosłem tej kanapki z kasyna. Ukryłem ją w jednorękim bandycie, a potem tę rękę zabrałem, żeby nikt nie mógł jej wygrać. I tak oto docieramy do kolejnego pytania. Gdzie jest ta ręka? Tu ją mam. Dzięki, łysolu. Jak mogliśmy tego wcześniej nie zauważyć? Skupiłem się na kapiszonowcu i nie zauważyłem bonusowej ręki. Lepiej wróćmy z tym do kasyna i odbijmy kanapkę. Na razie, frajerze! Moment, nie rozwiążę.
Słyszycie mnie? Halo? Chłopaki? Jurek? Ktokolwiek? Ojejku. No to z powrotem do kasyna. Gdzie teraz, Sam? Do bezmafijnej krainy zabaw i kasyna Don Misiaka. Wdechę! Witajcie w bezmafijny... Dobra! Hokus pokus, znika bez ręki bandyta. Pyk! Oto kanapka z klopsikiem. Może skosztujemy, żeby się upewnić? Słodka ptomajno, nie. Jak to? Wydał ci nagrodę? Musiał się zepsuć. Trzeba zadzwonić do serwisu. Ale jest dobra wiadomość. Odzyskaliśmy pierwszą kanapkę z klopsikiem. Toż to niezwykle smrodliwy okaz rzeźby. Dziwne, że z centrum jej nie wyczuliśmy. Pokażcie no. Tak, to stanowczo jest nasza kanapka. Don Misiak będzie zadowolony. Chce mu się jeść? Zazwyczaj tak. Dobra robota, chłopaki. Chodźcie ze mną na zaplecze. Zrobimy sobie drobną ceremonię inicjacyjną. Znowu będziemy pałaszować borowiki w garniturach borowików? Zamknij tę mega wielką jadaczkę i właź do pokoju. Sam, Max, dokonaliście tego, o co was prosiliśmy. Aktów błyskotliwości, podłości i służalczości. Zatem witamy was w szeregach Orso Nostra. Klawo. Tylko ptasiego mleka brakuje. Czas na niewielką uroczystość z rytuałem koszyków piernikowych. Potem kilka szczególików, a na koniec Tomaso wpadnie z zimnymi zakąskami. Lecz najpierw na znak szacunku zdejmę swą maskę, z czego się cieszę, bo ledwo mogę mówić przez to badziewie. Ło! Od razu lepiej. Ależ się człowiek zgrzeje w tym stroju. Jasny karp beztłuszczowy na szpikulcu. Jesteś kretem. Co więcej, to na pewno ciebie... czy dywan pasuje do zasłon? Kasła, idioto! Oni są z policji ochotniczej! Najwyraźniej wciąż nie załapali, że przeszedłem do obozu wroga. On ma rację, Max. Wciąż to do nas nie dotarło. Zaraz, czyli kret dopuścił się zdrady, zapewne skuszony bogactwem i władzą, które oferowała lalkowa mafia. Lecz co się stało z poprzednim misiakiem? Lub z misiakami. Wiemy tylko, że pierwszy misiak udławił się swą kanapką z klopsikiem w 65. Słuszna uwaga. Powinniśmy uciekać? Tak, przypuszczam. Brać ich! Do samochodu, przyjacielu. Chciałbym zwrócić uwagę, że grupa krwiożerczych gangsterów siedzi nam na ogonie. Nażryjcie się, gliniarze. Tak, zauważyłem. Co gorsza, mają te nowe kuloodporne opony z Mafia Mark. Na świętą współczesną technologię, co haniebnie zeszła na psy. No dobra, co mogę zrobić? Proszę się zatrzymać! A czekaj, zapomniałem, że to nas ścigają. Już nic! Jesteście martwi. Okej. No dobra, no to chwila. Pyk! Czy to wszyscy? Wszyscy poza jednym, lwem misiakiem we własnej osobie. A teraz załatwmy tego spasionego oszusta raz na zawsze. Dobra myśl. Trzymaj się, przyjacielu. Ej, nie ma misiaka. Teraz jest szansa dowiedzieć się, co planuje ten zdradziecki kretomiś. No cóż, bez tego złowieszczego mamrotania gość wydaje się niezdolny do zaplanowania obiadu, a co dopiero bezecnej intrygi.
Zgoda, lecz z doświadczenia wiem, że zawsze jest coś ciekawego za drzwiami z napisem wstęp wzbroniony pod groźbą śmierci. Leży tu sterta map, a na nich chyba zaznaczono trasy ciężarówek w całych Stanach. Ciekawe, ale to pewnie nic nie znaczy. Te trele morele najlepiej zostawić księgowym ochotniczym. Każdy gangster ma prawo przebrać się za miśka na osobności. Czymże byłaby jaskinia zbrodni bez trunków na wyciągnięcie ręki? No dobra, co jest za tymi drzwiami? Toż to gigantyczna wytwórnia niedźwiadków. Chcesz powiedzieć, że czyste jak łza kasyno stanowi jedynie przykrywkę dla mętnego półświatka pracy i przemysłu? Czuję się zgorszony! To wy? Wróciliście? Nie do pomyślenia, ale ani kroku dalej. Z obydwu umiem zrobić użytek. Powiem to bez ogródek. Bardziej obawiamy się pistoletu. Zaiste! Tym gorzej dla was, głupcy, albowiem ten hipnomiś uczyni z was mych niewolników. Skoro pozbyliście się tych nieudaczników, sami będziecie wykonywać robotę w fabryce. Patrzcie na hipnomisia! Rób, co ci każe, Don Misiak. Nie jesteście śpiący? Nie czujemy? Nie czujemy. Hipnoza nie działa na żadnego z nas, ale udawaj, dopóki nie zabierzemy mu broń. Zadałem wam pytanie, niewolnicy. Tak, panie. Bardzo śpiący. Bardzo, tak bardzo. Serio? Coś mi tu jednak nie gra. A może to ja przesadzam? Wiem, jest prosty test. Duży, zastrzel małego. O nie! Panie? Zastrzel przyjaciela! Rozkazuję ci! Do kitu. Tak, jest. A? Matko litościwa, czy to koniec małego Maksia? Gdzież jest o śmierci twój oścień, choć nie wiem, co to znaczy. Bardzo! A, ból, cierpienie, a tylko dwa dni do emerytury. Przyrzeknijcie, że nagracie mi diuków hazardu. Przyrzeknijcie! Dobra, więc... Albowiem tchórz umiera po tysiąckroć, a bohater jeno raz. Chyba, że mowa o grach komputerowych, bo tam bohaterowie również często giną. Dobranoc, książę Persji! Ojejku! Niech ci do snu chóry aniołków Charlie'ego nucą uskrzywlone. Tak, czyli... Tak mi zimno... W ogóle wiecie, że zapowiedzieli kolejnego Prince of Persia w tym roku? Wyjdzie we wczesnym dostępie w maju. A, Burian, a to co napisałeś, to jest w ogóle taka ciekawostka, że twórca Five Nights at Freddy's zainspirował się Samem i Maxem, tworząc Golden Freddy'ego. W porządku, dobra robota, niewolniku. Już miałem ci kazać zastrzelić go po raz drugi. Tak, panie. A teraz słuchaj, niewolniku. Ty zarządzasz fabryką, a ja czytam gazetę. Na razie posortuj hipnomisie. Później możesz je poroznosić. Tak, panie. Dobrze, dobrze. A teraz oddalę się, by sprawdzić, jakie to cierpkie przesłanie ma dziś dla nas papcio chmiel. Max, udawaj martwego, a ja wymyślę, jak misiaka i jego fabrykę rzucić odpowiednio dosłownie i przenośnie na kolana. Nie słyszę, jestem martwy. To dopiero niezły trik. Perfidia. Szubrawstwo. Płoniesz! Trzeba komuś dokręcić śrubę? To dopiero niezły trik. No, ja kiedyś przeczytałem wszystkie tytusy. Zbyt wiele nie zdziałałem. Perfidia.
Hej, to nawet nie jest prawdziwa gaśnica. Okej, Burian. Dobra, oto co powiedział. Ach, ten Garfield i jego lasagna. Cóż za postać. Dziękujemy panu. Ciekawe. Nie wiedziałbym, od czego zacząć. Po co? Jeszcze się przekręci. Po co? Jeszcze się przekręci. To są chyba te głosowe gadżety do podstępnych domisiów. Nie wiedziałbym, od czego zacząć. Max prawie zatkał to na amen, a gabarytami raczej nie grzeszy. Ciekawe, czy poza autorem ktoś się śmieje z tych dowcipów. Panie... O co chodzi, niewolniku? Czyżby maszyna się popsuła? Nie... Więc nie zawracaj mi głowy. Nie wiedziałbym, od czego zacząć. Szubrawstwo. Nie wiedziałbym, od czego zacząć. Płoniesz! Płoniesz! Dobra, czyli ten Dings wędruje do wagonika. Ta lubawa to wciąż niezła sztuka. Panie... Czego tam znowu, niewolniku? Płoniesz. Płonę! Ratunku, na pomoc! Płonę! Płonę! W porządku, przyjacielu? Kalimatką bym nie wzgardził. Ja mam urządzenie ochronne w kapeluszu, ale czy ustaliliśmy, czemu ciebie nie da się zahipnotyzować? To zagadka, Sam! Przypisuję to swemu wybitnemu intelektowi. Masz może teorię awaryjną? Zgubiłem w uszach już tyle patyczków higienicznych, że jestem odporny na infradźwięki zawarte w sugestii hipnotycznej? Ciężko stwierdzić, która teoria jest bardziej niedorzeczna. Nie ruszaj się, wszystkim się zajmę. Tak, w ogóle to cieszę się, że żyjesz. Ja też! Jeśli bycie martwym jest równie nudne, co udawanie martwego, to ja podziękuję! To by było niehonorowe, a zresztą teraz i tak bardziej mnie martwi ta machina. Ratunku, płonę! Najwyższy czas pozbyć się śmieci. No to jedziemy. Pyk! Dobra robota, Sam. Dzięki, przyjacielu.
Sądzę, że ten kret nie jest równie wysmukły, co twój druh. Spójrz zresztą. Pomoc mile widziana. Sam już nie wiem, czy to jest komiczne, czy śmiertelnie groźne. A nie może być i takie, i takie? Przypomnij mi, który kolor oznacza, że nie mogę się wykąpać i zrobić piwini? Właśnie ten. To się nazywa rozbić bank. I chodnik, i główny przewód wodociągowy, i stolik bufetowy. Naprawdę jesteś podłamany tym stolikiem, prawda, Max? Tylko on był niewinny w tym całym zamieszaniu sam. To znaczy oprócz przechodniów i ich zwierzątek. Weź się w garść. Może pan komendant zabierze nas na pikantny obiad do Wiedziórczego Raju i opowiemy mu, jak rozgryźliśmy te sprawy. No raczej. Za tę całą charówę należą mi się dwa, nie, trzy lemury w galarecie z podwójną solą. Tu tajny agent Chichot. Fabryka została zniszczona. Powtarzam, fabryka została zniszczona. Rozpoczynam plan B. No i tutaj kończy się trzeci epizod. Ciekawe, co się wydarzy w kolejnym. Fajnie, że dali tutaj tę muzyczkę. No dobrze, to tyle na dzisiaj. Fajnie, że byliście. Do następnego razu. Na razie. Cześć. Pa, pa.